Ojcze, dziękuję za dzisiejszy wieczór. Dziękuję Tobie za Twoje słowo. Dziękuję Tobie, że Twój Święty Duch porusza Tobie Twoje słowo. Że Twój Święty Duch pokazuje nam to, co Ty głęboko wypowiedziałeś w swoim słowie. W imieniu Jezusa przyjmujemy wszystko, co do nas mówi Duch Święty dziś. My usuwamy wszelką przeszkodę. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że jesteśmy nakierowani całymi duszami na to, co będzie dzisiaj mówione, że my to przyjmujemy, że to wejdzie w naszego ducha i że doprowadzi to do tego, że będziemy zupełnie innymi ludźmi. Amen. Przyjaciele, wierzę w to, że wiara jest ze słyszenia. Kiedy nastawiam się na słyszenie, chcę słyszeć, to słyszę. To słowo Chrystusowe zaczyna do mnie docierać. Chcę Ci powiedzieć o pieniądzach, o temacie, w którym zaczęłam szkołę. A chciałbym, żebyście sobie troszkę postudiowali te rzeczy. Piąta Mojżeszowa. Pokażę Wam taką pierwsze zajawki. Piąta Księga Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa, 28 rozdział. Ja nie będę tego całego czytał, od 1 do 14 wersetu. Mamy tutaj błogosławieństwa za posłuszeństwo. A następnie w tej samej księdze, piątej księdze Mojżeszowej, ale to za chwilkę może, te wersety od 28 rozdziału, od 1 do 14, one właściwie w większości określają błogosławieństwo finansowe. Błogosławiony, czyli uszczęśliwiony będziesz w mieście, w polu. Błogosławione będzie to, co zasiejesz, co wydasz. Błogosławiony będzie Twój koszt, Twoja dzieża. Wejście, wyjście. Błogosławieństwo będzie w Twoich spichlerzach, w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Dlaczego o tym mówię? Jest kilka dziedzin w życiu człowieka, które składają się na fundamentalną podstawę szczęścia. Kilka zasadniczych dziedzin. Wszystkie z tych dziedzin zostały wymienione podczas wymiany krzyżowej. Te wszystkie główne dziedziny. I wysoki poziom finansowy jest jedną z tych dziedzin. Ludzie mówią tak. Pieniądze szczęścia nie dają. I to jest zaprzeczenie wymiany krzyżowej. Ładnie to brzmi. To brzmi tak bohatersko, humanistycznie. No ale pieniądze dają szczęście właśnie. Pieniądze dają szczęście. Dlatego, że Chrystus stał się ubogim, aby bogactwem Jego był ubogacony. Jest to jeden z elementów wymiany krzyżowej stanowiący fundament szczęścia człowieka.
na takim samym poziomie jak akceptacja, na takim samym poziomie jak zdrowie fizyczne. Rozumiecie? Na takim samym poziomie jak dobre życie seksualne. Tak, generalnie szerokie pojęcie zabezpieczenia psychofizycznego. Nie ma tu różnicy. Pytanie jest takie. Często tak ludzie sobie mówią, no ale to jest zdrowie najważniejsze. No dobrze, ale masz zdrowie. Natomiast nie posiadasz pieniędzy. Więc umrzesz z głodu w domu. Zdrowy umrzesz z głodu. Jakie ma za tym znaczenie taka wypowiedź? Żadnego znaczenia. Ja też chcę na coś was uczulić. Szczególnie dlatego, że mieszkamy w tym kraju, a nie w innym. Tak podejście do pieniędzy jest jednym z najbardziej chorych podejść, jakie znam. Nie znam wszystkich narodów absolutnie, ale znam kilka nacji. I podejście do pieniędzy Polaków jest najbardziej problematyczne. Jest najbardziej problematyczne do narodu, jeżeli chodzi o finanse. U nas się okazuje, że pieniądz jest tak w chorym miejscu w społeczeństwie, że nie bardzo wiadomo, jakie przyjąć stanowisko. Bogatym jest być niedobrze, biednym jest być wstyd. Jakim być w tym kraju? Ten kraj to się określa, że to taki, jestem taki w środku. Nie jestem za bardzo bogaty, nie jestem za bardzo biedny. W ogóle Polak to taka jest postać, że czasami jak słucham ludzi, takich ludzi, którzy są tym pokoleniem osób, które przeżyły właśnie II wojnę światową, czyli takich ludzi jak moja mama, mająca tam lat 70, mniej więcej tych ludzi, to są ludzie tak zwanego środka, uszlachetniony środek. To nie za dużo, nie za mało, tak żeby wystarczyło, tam trochę zdrowia, trochę pieniędzy, trochę szczęścia, to takie jest się, takie, rozumiecie, uważam, że w tym stoją demony. Dlaczego uważam na ten stan demony? Ponieważ ja w ogóle uważam, że działanie na przestrzeni środka samo w sobie jest natury demonicznej. W mojej Biblii jest napisane, niech twoje tak będzie tak, a twoje nie będzie nie. Co innego jest od złego. Wszelkiego rodzaju wypośrodkowanie zjawisk pochodzi z piekła, a nie od Boga. Bóg jest skrajny. Rozumiecie? Bóg to skrajna postać. To skrajna postać. To nie jest wyważona postać. Równowaga jest zupełnie czymś innym. Bóg to nie jest wyważona postać z punktu widzenia przeciętnego Polaka. To skrajna postać. Życie albo śmierć. Rozumiecie? Szczęścia albo nieszczęście, błogosławieństwa albo przekleństwo. W ogóle zauważyliście, jak stworzył płeć? Mężczyzna albo kobieta. W ogóle skrajna postać. Zbierasz ze mną albo rozpraszasz. Tak, kto zbiera ze mną, to dobrze. Kto nie zbiera, ten rozprasza, to jest w moim klubie. Wiecie, to taki Bóg jest, to skrajny ten Bóg jest. I tam ludzie, kiedy zarzucali mi skrajność na początku mojej służby, ja też próbowałem sobie to wszystko. Szukałem też siebie w tym wszystkim, nie umiałem jeszcze siebie określić. Patrzyłem, czy ja się gdzieś tam, kurczę, nie pogubiłem, czy tam źle nie idę. Ale ta skrajność zawsze była bardzo bliska mojemu sercu i ona mi bardzo, bardzo, bardzo pasowała. Chociaż była uciążliwa w wielu sytuacjach. Natomiast nie ma czegoś takiego, że istnieje takie wyważenie, na przykład w sferze pieniędzy. No ja nie za dużo chcę mieć, nie za mało. A to ile chcesz mieć? Co to jest dla ciebie? Co to jest nie za dużo, nie za mało?
że na co macie być stać. Wiecie, zaczynamy wchodzić w bardzo subiektywne podejście do rzeczy. W bardzo subiektywne podejście. Teraz tutaj siedzimy, jeżeli chodzi o środki lokomocji, to tyle nas tutaj siedzi, możemy sobie porozmawiać o samochodach, nawet jak sobie myślisz, jakby tam chciały jakiś samochód. Zakładam, że nikt z nas, tak jest, to nie może się mylę, nie przegląda na przykład folderów samolotów. Nie patrzymy raczej. To ja tutaj jestem nie, tą grupą. Nie patrzymy, jak byśmy sobie mieli samolot kupić. Dlaczego my nie myślimy o kupnie samolotu dla nas, małego, dużego? Bo w naszej mentalności nie istnieje taka półka pod tytułem, że powinienem mieć samolot, nie? Widzisz, ale gdybyś na przykład, prawda, był ewangelistą, który musi się poruszać z kraju do kraju i spędza w samolocie 300 dni w roku, to byś myślał o samolocie. Rozumiesz? Lester Sumrall 300 dni w roku potrafił w samolocie spędzać. Nie? Więc kiedy wchodzisz w pewien poziom, zaczynasz myśleć, może dobrze mieć samolot. Ok? Przez moją służbę przychodzą już takie pieniądze. Wiecie, ludzie się bulwersują, bo tam on kupił sobie samolot. Kupił sobie samolot, no i lata samolotem. Nie wiem, czy rozumiesz, co to znaczy spędzić 300 dni w roku w samolocie. Lecisz gdzieś, ok, przylatujesz rano do jakiegoś kraju, gdzie jest 12 godzin różnicy czasowej. Rozumiesz? Leciałeś tam 10 godzin, przylatujesz tam, masz cykl spotkań do wieczora, a wieczorem stamtąd odlatujesz do strefy czasowej, w której jest 8 godzin różnicy i tak latasz. No to się zaczynasz zastanawiać. To może lepiej by było, gdybym nie był zdany na rejsy, prawda? Dlatego, wiecie, to jest bardzo subiektywne, ile my potrzebujemy. I pytanie, czy w ogóle w ten sposób mamy myśleć. To tak na początek. W tej samej Księdze Mojżeszowej, 5 Mojżeszowej, w 15 rozdziale. Tak, bo oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego. Bo oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego. Gdyż Pan błogosławić ci będzie w ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje ci w dziedziczne posiadanie. Jakie założenie Boga wobec jego ludu? Oczywiście nie będzie ubogiego. Będą od was pożyczać, a nie wy będziecie pożyczać od nich. Jeżeli tylko będziesz słuchał głosu Pana Boga twego i starannie spełniał to przykazanie, które ja ci dziś nadaję, gdyż Pan Bóg twój błogosławić ci będzie, jak ci obiecał, abyś wielu ludom pożyczał w zastaw, ale ty sam nie będziesz się zapożyczał. Będziesz panował nad wielu ludami, ale one nie będą panować nad tobą. I Pan Kisowek, tak? Oczywiście. Tutaj nie mówimy, ja o tym zaraz zacznę, bo nie mówimy o kredytach, nie kredytach, bo to nie ma nic z tym wspólnego. To jest mowa o tym, że pożyczanie, ponieważ w tamtym okresie czasu pożyczanie to było pożyczanie na przetrwanie. Nie istniało coś takiego jak formy kredytów inwestycyjnych. To były pożyczki lichwiarskie, które polegały na tym, że ktoś nie miał co jeść, czyli był człowiekiem ubogim, biednym człowiekiem, tak to nazwijmy. Bo to słowo ubogie to też jest źle przetłumaczone, nie będzie u was ubogiego. Bo słowo ubogie nie oznacza biedny w ogóle, to jest inna rzecz. Człowiek ubogi to człowiek, który pokłada swoją nadzieję w Bogu, taka jest definicja słowa ubogi. Który ma wszelką swoją nadzieję u Boga. To ja u nas tłumaczą takie bzdety, wiecie, biednego nie będzie u was.
nędzarza, jakby to tak lepiej by, nie będzie u was nędzarza, nie będzie u was biednego, nie będzie u was, nie wiem, kogoś takiego, prawda? Nie ubogiego. Dlatego jest napisane błogosławieni ubodzy. Bo tam jest napisane ubodzy są, błogosławieni ubodzy, a nie biedni. Religijne kreatury przetłumaczyli, że dobrze jest, że jest się błogosławiony, jak się kasy nie ma. A tam jest błogosławiony ubogi, czyli ten, który nadzieję pokłada w Bogu, no błogosławiony. No bo jaki ma być, tak? Się na Bogu zaczepił, to jest błogosławiony, tak? Także to wierzę, to są zupełnie inne przyłożenie. Natomiast te założenie Boga tutaj, oczywiście nie będzie ubogiego, nie będzie biednego, znaczy nie będzie kogoś u was, kto nie będzie miał kasy. Te pożyczki, które tam były, co zacząłem myśleć, to one były pożyczkami dla tych, którzy nie mieli za co żyć. I Bóg powiedział do Izraela, wy będziecie zawsze mieli za co żyć i to do was będą przychodzić po to, abyście im dawali, pożyczali pieniądze na życie. A więc wy nie będziecie pożyczać, bo nie będziecie potrzebowali na życie. Prawda? To po to. Ostatnio ktoś tam pytał w ogóle o kredyty, czy można kredyty, bo tam kredyt, ja mówię, ale ja mam przynajmniej dwa dowody, że Jezus w ogóle poleciał na kredytach. Pierwszy kredyt każdy w ogóle osła pożyczyć. Długi sala. Kredyt inwestycyjny. Potrzebuje kredyt na służbę. Potrzebuje pojazd proroczy, aby mi wjechać, że to nie jego osioł, ani nie jego ludzi. Prawda? To są znajomi jego uczniów. Następna rzecz, potrzebuje kazalnicę, tak? Pożycza łódź. Mówię, mamy dwóch świadków, że Jezus leciał na kredytach. A więc nie można powiedzieć, że to nie, że to o to chodzi. Nie, to nie o to chodzi. Nie? Tak? To w ogóle nie tędy droga w tym myśleniu. Natomiast chcę, żebyśmy na tym się zaczęli. No oczywiście, nie bierze pod uwagę. Rozumiecie? Bóg nie bierze pod uwagę, że Jego ludzie mogą być biedni, bo Boży ludzie nie muszą być biedni. Nie mają, w tym nie ma nic, co miałoby sens, ponieważ bieda jest przekleństwem. Czyli zatrzymaniem rozwoju. Jak sobie przeczytacie przekleństwa, to się dowiedzicie, będziesz pusty jak bęben turecki. Chory, nędzny, załamany. Wszyscy cię będą gonić i ci zabierać. I to jest przekleństwo. Rozumiecie? Te całe ruchy, które powstawały, w ogóle filozoficzne ruchy, że mówiące o tym, że ubóstwo, czyli ta bieda, ona jest czymś szlachetnym, tak? No są kłamliwe. To jest przekleństwo, czyli zatrzymanie rozwoju. Kluczowy werset, który chcę, żebyście, od którego chcę, żebyśmy ruszyli, jest w woli wstępu. Księga Kaznodziei Salomona, 10, 19. Księga Kaznodziei Salomona, czyli Kohelet, 10, 19. Pieniądz umożliwia wszystko. Nie namaszczenie. To bardzo ważna rzecz, żebyśmy to zapamiętali. Jeżeli my tego nie zrozumiemy, nie załapiemy tego, to my nie rozwiniemy się prawidłowo osobiście i wspólnotowo. Rozumiecie? Jak się rozwija człowiek? Za pomocą pieniędzy. Jak się rozwija wspólnota? Za pomocą pieniędzy. Pieniądz umożliwia wszystko. Wszystko. Po prostu. Wysłanie 4 ludzi do Kenii 25 tysięcy, tak po kosztach. Za rok, jeżeli chcemy wysłać 10 000, tak? Potrzebujemy 60 tysięcy po kosztach. Okay.
znaczy zatem zrobienie krucjaty ewangelizacyjnej w Afryce. Jeżeli chcemy wysłać do Afryki 30 osób, tak? Potrzebujemy 150 tysięcy po kosztach. Jeżeli chcemy tam wysłać ewangelistów, wstawienników, ludzi zajmujących się działaniami humanitarnymi. Rozumiecie? Mówicie, naprawdę ewangeliście jest ciężko głosić, jak może rzecz trawę. Okay. I mieszkać w szalasie. On to może zrobić. On to zrobi, bo jest posyłany. Tylko o wiele lepiej się głosi Ewangelię z pełnym żołądkiem. Pieniądz umożliwia wszystko. I to są rzeczy, które wielokrotnie Kościół nie chce słyszeć, bo Kościół chciałby słyszeć na przykład rzeczy wzniosłe. Wzniosłą rzecz. A to jest bardzo wzniosłe. Jakie mamy mieć podejście do pieniędzy? Przede wszystkim Psalm 24:1. Nie będę tego czytał, bo nie był sobie to studium. Słowo to mówi, że wszystko należy do Boga. Wszystko. A więc wszystko, co posiadasz, należy do Boga. Twoje zasoby finansowe, intelektualne, twoja zdolność, twoje talenty, to, że skończyłeś studia, to, że umiesz robić biznes, to, że umiesz w ogóle się czymś zająć, należy do Boga. Gdyż Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Tak? A więc do kogo należą twoje pieniądze? Do Boga. Bo do Boga należysz ty. Do Boga należą twoje nogi, ręce, głowa, pupa i portfel. Wszystko należy do Boga. I tego rodzaju mentalność to jest dopiero wyjście do tego, żeby rozumieć sprawy finansów. Żeby rozumieć sprawy finansów, trzeba rozumieć, że to, co mam, należy do Boga. W ogóle, żeby rozumieć sprawę chrześcijaństwa, to trzeba zrozumieć, że wszystko, co posiadam, należy do Boga. No bo ja do Niego należę. Rozumiesz? Ja do Niego należę. Nie jestem już swój, tylko Pański. Wszystko, co mam, wszystko, co odkrywam, jest wynikiem tego, że Pański jestem. Wszystko, wszystko. Rozumiecie? W pewnym sensie odrodzenie duchowe to jest oddanie się w swoistą niewolę, pozbawienie się własności. Tylko, że to dobry król, to on uczyni z ciebie księcia, w cudzysłowie, tak? Ale on... Ale to w ogóle pierwsza rzecz, którą robisz, to się pozbywasz. Życia się pozbywasz. Mentalności się pozbywasz. Niczego nie zostawiasz. Dlatego jest napisane, jakże trudno bogatemu wejść do Królestwa Bożego, z czego znowu zrobiono religijnie w ogóle. Bo tu nie chodzi o to, że ktoś ma kasę. Tylko, że ktoś nie... że ktoś to, co posiada, uważa za własne. Kim jest bogacz? To ktoś, kto coś ma i mówi, to moje. Oto bogacz. Dlatego Jezus mówi, trudno takiemu wejść do królestwa, bo on się nie rozstał w ogóle z tym wszystkim. Rozumiecie? Bo on się nie rozstał. On ma swoje poglądy, swoje filozofie. Kim jest? Przecież bogacz to może być pusty jak bęben turecki, mener z ulicy. Ale on będzie miał swoje poglądy. On mówi, moim zdaniem Boga nie ma. Rozumiesz? Moim zdaniem. Jakieś prowadziliśmy przez 3 lata kościół w ośrodku dla bezdomnych, stoi taki gość przed ja mu w ogóle coś mówię. On mówi, wiesz, ja tyle przeżyłem, ja mówię, jakim prawem ty w ogóle w ten sposób do mnie mówisz? Mówię, spójrz na siebie. Spójrz na siebie. Masz 50 parę lat, jesteś zajechany jak koń szmaciarza. Mówię, spójrz na siebie i spójrz na mnie. I teraz ja mówię do ciebie, że Bóg jest, a ty mówisz do mnie, że Boga nie ma. Spójrz na siebie. On mówi, obrażasz mnie. Oczywiście, że cię obrażam. Z pełną świadomością i determinacją, Menelu. To ja przynoszę ci jedzenie tutaj, a ty jesteś Menelem tutaj.
Proszę bardzo, obroń swoją rację życiową teraz. Czy on się zagotował, człowieku, rozumiesz, jak czajnik prawdziwy. Recydywista, 55-letni, on mnie tłumaczy, proszę ciebie, że on tak uważa i on stoi i się macha. Wiesz o co chodzi? Nie, czego się machasz, Meneru? Spójrz na siebie. Masz porżnięte życie, jesteś w ośrodku bezdomny, a ja przynoszę ci żryć. No kurczę, po linii logiki. Kto z nas, tak, ma rację w tym wszystkim? No. Mówię, to jest moja żona, to są moje dzieci, to jest moje życie, to jest mój sukces. A ty co masz? Co masz? Miskę zupy. Którą ja mu daję. Wiesz, co chodzi. Bogacz to był. Stał tam bogacz przede mną, rozumiesz? Bogacz. Pełen człowieku bogactwa. Jakbyś go sfotografował w duchu, rozumiesz? To był napęczniały jak beczka. Rozumiesz? Pyszny człowiek. Rozumiesz? Bogacz. O takich ludziach mówił Jezus. Ciężko bogaczowi wejść do królestwa. A nie o ludziach, którzy mieli pieniądze. Bo Nikodem, tak? Który przyszedł do Jezusa. Przede wszystkim ja zawsze, jak ludzie, szczególnie to mówię, takich rytych umysłów polskich, mówię, pierwszy, który przyszedł do Jezusa po jego śmierci, to był biznesmen. Apostołowie, wszyscy się zesrali w gacie ze strachu. Została matka Jezusa, została Maria z Magdali, była prostytutka i został nastolatek, tak? Który w ogóle nie bał się niczego, bo był nastolatkiem. Tak? A po zwłoki Jezusa do Piłata przyszedł biznesmen, majętny człowiek. On wszedł z workiem szmalu i powiedział, daj mi ciało. Tam nie było Piotra, nie było Jakuba. Okay? Piotr, który chodził po wodzie, nie przyszedł do Piłata. Bo do Piłata trzeba było przyjść z czym? Z hajsem. Z workiem. Piotr chodził po wodzie, ale jego poczucie wartości było takie. Nikodem nie chodził po wodzie. Miał szmal. I poczucie wartości jego było takie. Dlatego poszedł i zdominował prokuratora Judei. Rozumiecie, o co chodzi? To jest bardzo ważne. Pieniądz umożliwia wszystko! Pieniądz! Jak ludzie tego nie załapią, to szok. Ewangelista taki, nie wymienię jego nazwiska, opowiadał, mówi, co wy myślicie, że ja jadę do Afryki i robię ewangelizację na 100 tysięcy ludzi, w jaki sposób? Idzie się, mówi, do mera miasta, przynosi się 100 tysięcy dolarów i mówi się, tak, chcę tu zrobić ewangelizację. A on mówi, okej. Okay. A mówi, 100 tysięcy dolarów zbiera się w kościołach w Europie. Na łapówkę dla kacyka. Tylko się nie mówi ludziom. Mówi się, na ewangelizację zbiera. Ale kacyk dostaje 100 tysięcy papieru, a 100 tysięcy ludzi jest prowadzonych do Jezusa. Warto? Ktoś mówi, napisane, żeby nie brać łapówek. Napisane, żeby nie przyjmować, ale nie napisane, żeby nie dawać. Mówi, musisz dobrze czytać Pismo. Dobrze czytaj Pismo, chcesz być człowiekiem Pisma. Przyjmowanie łapówek to grzech, a nie dawanie. Tak samo. Bez żadnej żenady dawałbym pieniądze za nawrócenie jednego człowieka. Tak samo jest z poręczeniem. Nie poręczaj za siebie, ale biorąc poręczenie od innych. Oczywiście, że. No. Żeby ich majątek przypadł na swoją korzyść. To się w ludziom nie chce w głowach myśleć, że tak to działa. Po drugie, drugi list do Koryntian 8:9 pokazuje, że mamy z krzyża zaopatrzenie finansowe. My mamy to z krzyża, my musimy to przyjąć tak samo, podkreślam, tak samo jak zbawienie od grzechów, uzdrowienie z chorób, czy zaakceptowanie przez Boga nas jako synów i córki.
Tak samo się przyjmuje pieniądze. Tak samo. Tak jak stajesz przed Bogiem, mówisz: Panie, wierzę Ci, że jestem zbawiony od grzechów. Boże, wierzę Ci, że jestem uzdrowiony z choroby. Tak samo się mówi: Boże, wierzę Ci, że mam forsy jak lodu. Ta sama wiara, ten sam krzyż, ten sam Mesjasz. Tak, że funkcjonują właśnie obywiści. To jest to samo, rozumiecie? To jest, my chcę, żebyście to wyprostowali sobie. Jedną płaszczyznę zrobili. Bo to jest jeden Chrystus, jedna śmierć, jedno zmartwychwstanie. Jedna zamiana przekleństwa na błogosławieństwo. I nie wolno nam mówić: ja nie chcę tak. Chcesz być zdrowy? Chcę. To masz też chcieć mieć forsy jak lód. Bo to twój zasmarkany obowiązek jako chrześcijanin. Tak samo masz chcieć szmalu jak nieba. Dlaczego? Bo ta sama krew przelała się za twoje zbawienie wieczne, uzdrowienie fizyczne, zdrowie psychiczne i zaopatrzenie materialne. I nie wolno ci z tego wyrwać kawałka. Rozumiesz? Bo to samo jakbyś Chrystusowi urwał kawał ręki. To jest Chrystusowość. To jest wymiana krzyżowa. Z tym trzeba się zżyć. Tak, jak należy mi się niebo jak psu Buda, tak należy mi się kasa jak psu Buda. Dlaczego? Bo Chrystus za mnie umarł. I finito. Nie dlatego, że ja ktoś szczególny, ważny czy jakiś. Nie. Do nieba poszedłem za darmo i pieniądze mam mieć za darmo. Zdrowie mam mieć za darmo i zaspokojenie psychiczne mam mieć za darmo. Akceptację mam mieć za darmo. Szczęście rodzinne mam mieć za darmo. To wymiana krzyżowa. To się przyjmuje przez wiarę. I teraz tak. Piąta Mojżeszowa, 8:18. Chcę to przeczytać. Drogie mamy. Piąta Mojżeszowa, 8:18. Zasada, podstawowa zasada zdobywania tego, co Chrystus wywalczył na krzyżu. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactw. Aby potwierdzić swoje przymierze, robi Bóg, daje Ci siłę do zdobywania bogactw. A więc zasobność finansowa jest nam dana do krzyża, dostępna zaś przez nas. W związku z tym, aby mieć pieniądze, wierzymy w wymianę krzyżową i wierzymy w siebie. Jak nie wierzymy w siebie, to z wymiany krzyżowej nie weźmiemy grosza. Pamiętaj. To słowo pamiętaj jest bardzo ważne. To jest to same słowo, które gdzie indziej jest przetłumaczone jako przywiąż sobie do czoła. Widzieliście Żydów, to przywiązują ten klocek do czoła? Oni klocki takie mają. Oni to biorą dokładnie. Biorą taki klocek, tutaj są wypisane prawa Boże i oni go żywieniem do czoła przywiązują. Takiego Żyda z takim dziobem, to się połysze, to on sobie do czoła przywiązał. Dlaczego? Bo przeczytał to w księgach Mojżeszowych. I to znaczy pamiętaj. Pamiętacie? Widzicie tych Żydów, to te żywienie mają na rękę, te kawałek, to jest napisane, do ręki sobie przywiążesz. A te przywiązują do ręki. Na szyi se powiesisz, to se wieszają na szyi. On jest cały w czymś. Rozumiesz? Mają te frędzelki, to się filakterie nazywa. Oni mają te frędzelki, żeby pamiętać. Założyć frędzelki. Tak, ten ubranie z tymi frędzelkami, to żeby pamiętać. On im się obrzezać. Rozumiesz? Każdy Żyd szedł sikać, to sobie przypomina, że jest pański. Rozumiesz? On cały czas, on te pamięta. I te słowo tutaj, hebrajskie słowo użyte do tego, żeby pamiętać, tak? Pamiętaj. To Pan ci daje siłę.
Czyli co robi chrześcijanin? Mówi: Boże, ja mam siłę. Słowo siła to jest moc, zdolność, umiejętność. Co robi chrześcijanin? Chrześcijanin wierzy w siebie. Czyli bogactwo to jest element tożsamości chrześcijanina, koniec kropka. Koniec kropka. I w każde przejście z tego to jest antychrystusowość. Antychrystusowość. Okej. Dobra. Antychrystusowość. Łącz, i teraz tak, kiedy dzielimy takie, łączymy tu dwie cechy. Wymianę krzyżową, jakąś źródło i siłę, umiejętność, zdolność, którą masz w sobie, rozumiesz? W związku z tym też brak wiary w siebie jest antychrystusowością. A więc, jeżeli przychodzi ci do głowy jedna myśl, nie potrafię, nie umiem, nie dam rady, to to jest antychryst. Tylko się diable powiem. Jak diabeł do mnie przychodzi i mówi do mnie coś, co uwłacza moim zdolnościom, tak? Jakimkolwiek, to ja mówię, ja wiem, że to ty diabeł. Ja jestem najzdolniejszą osobą na świecie. Sara to się tak nauczyła, żebyście jej posłuchali, nie? Jej wyznanie od rana, czy od rana, ona w ogóle ma to w swojej mentalności, nie? Ona chodzi i mówi tak. Ja tak coś czułam, że jestem najbardziej inteligentną osobą na świecie. I ona chodzi po domu, Sara nasza, nie? Mówi, wszystko potrafię, wszystko dobrze robię. Ja jestem w ogóle fenomenalna. Tak chodzi ona i tak mówi. I co jest ciekawe, to mega pokorne dziecko, bo mi się to dało do domu. To automatycznie wchodzi pod to autorytet, to ciocia jest pierwsza po Bogu i dziękuję bardzo. Ona nigdy ci nie pysknie, ona ci tam nie rzuci czegoś, co ty. Bo wie, czym jest w ogóle autorytet, wie, co to w ogóle. Natomiast mniemanie o sobie ma tak wysokie, że się wpadnie wejść. Co ciekawe, nasz syn, który jest nieodrodzony z Bożego Ducha, również ma to zakorzenione w sobie przez nas. Nie ma, że mu się nie uda, że on nie wie, czegoś nie zrobi. Nie? Tylko nie chcieć musi. Jak nie chce, to nie zrobi. Natomiast nie istnieje w nim taka przestrzeń, że jak za to się bierze, to nie zrobi. A chrześcijana masowo. Chrześcijanin masowo podważa siebie. Na poziomie zdolności, umiejętności. Rozumiesz? Cały czas podważa, podważa. Nie ja, to Pan Jezus. Rozumiesz? A Słowo Boże mówi, pamiętaj, że to Pan daje ci siłę do czego? Do zdobywania bogactw. Co trzeba zrobić z bogactwami? Zdobyć. To słowo zdobyć oznacza odebrać, wyrwać, wykraść. Co to znaczy? To znaczy, że diabeł bezprawnie zawładnął pieniędzmi na świecie. I co trzeba zrobić? By diabłowi z gardła wyrwać. I chrześcijanin wie, że mu się to należy, wie, że to jest jego, tak? Następnie musi wierzyć w siebie, że jest w stanie posiąść każdą ilość pieniędzy w życiu, a następnie ruszyć do przodu i wyrywać bezwzględnie diabłu pieniądze z gardła. A czego się uczy ludzi? Poprzestawaj na tym, co posiadasz. A ktoś nie ma na wieku, który i mówi, bądź skromny. Skromny. Dla Pana liczy się wewnętrzny, ukryty człowiek. Ze mną tak ludzie rozmawiają. Czyli już teraz nie rozmawiają, bo się wstydzą. Kiedyś tak rozmawiali. Tak? Już tak nie rozmawiają. Ewentualnie powinien było umierać z głodu. Ja mówię, powiedz sobie Jezusowi, co miał dziesiątkę, proszę ciebie, wartości 3 konie. 3 konie można było kupić za kapotę Jezusa. Wszyscy żołnierze, zarabiający mniej więcej na dzisiejsze pieniądze, po 6,5 tysiąca. Bardzo duże pieniądze. 6,5 koła. Mniej więcej 1,5 tysiąca dolarów każdy z nich zarabiał, rzymski żołnierz. Okay? Rzucają losy o dziesiątkę Jezusa. Ja się pytam, dlaczego? Co to jest? Co to jest? Dlaczego to tyle kosztuje? Dlaczego rzymscy żołnierze? To nie są pustaki jakieś. Tak? Wiecie dlaczego? Bo Jezus tak się nosi. Jezus tak się nosi. On tak się nosi. On w ogóle nie miał problemu, proszę ciebie, że jedna z dziewczyn imieniem Joanna podbierała mężowi szmali i przynosiła Jezusowi. Dla niego nie był żaden problem, bo on był bezbożny. A Jezus wiedział, że jest Bogiem. I wiedział, do kogo należy ta ziemia. I mówił, Aśka, ty się nie przejmuj. Jeszcze koleżanki wzięła ze sobą. Ty się nie przejmuj. Ty przynoś szmal.
Dlaczego? Bo moja służba to służba mesjańska. On nie miał z tym problemu. Bo pańska jest ziemia i to, co ją napełniał. Chodził po ziemi, wiedział, to moje. Rozumiesz? Powiedział, Aśka, ty przynieś te pieniądze, bo one są moje. Ktoś powie, to jest szaleństwo. Nie, to nie szaleństwo. To mesjaństwo. Mesjaństwo, to trzeba zrozumieć sobie. To cię nie uczyni rzezimieszkiem. To cię uczyni człowiekiem świadomym. Rozumiesz? Kurczę. Ja się pytam, a dlaczego w ogóle ja mam się cieszyć w ogóle tak z mentalnością tego świata, która jest chora? Dlaczego? Żeby ludzie w kościele tylko tą starą dziesięcinę przynosili wszyscy, tak? To byśmy mieli przebudzenie ogólnie świata. Rozumiem. A ludzie się nauczyli w kościele katolickim 4 grosze rzucić na tacę. Rozumiem. Przychodzą 4 grosze. Albo guzik. Lester Sandra, proszę Ciebie, jak się w służbę zaczynał, zaczynał w kościołach, taką miał deskę, napisał church, jeździł na wioskach, wieszał tę deskę i robił kazania. Oni tam zbierali się, proszę Ciebie, kiedyś mu zebrali chyba 5 tych centów, może ci, on może do piekła wszystkich uczyci. Wszyscy jak jeden. Przecież mówię, ten. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Gdzie kurczę mentalność? 5 centów porzuci. Rozumiecie? W ogóle wiecie, że portfel się ostatnio nawraca. Jak się portfel nawróci, to czeka. Z pieniędzmi jest najtrudniej. To jest jedna z 3 sfer, którymi włada diabeł. Ale to zależy, bo tak naprawdę w pieniądzu masz najbardziej fizycznie manifestujący się efekt wiary. No tak, ale to zawsze idzie na końcu, bo z tym się człowiek nie... Dlaczego? Bo mentalność biedaka jest przyporządkowana zasadniczo ludziom. To są jednostki, które tak nie mają. Rozumiecie? Można być bogatym człowiekiem, mieć pieniądze, a mieć mentalność biedaka. Bo mentalność biedaka jest ściśle związana z lękiem przed brakiem. Rozumiesz? Biedak po prostu, mentalność biedaka to jest trzęsienie się przed brakiem. Ty możesz mieć naskładane, ile jest biedaków, co mają naskładane tyle pieniędzy, że przyszło i ich dzieci. Ale dalej trzęsą dupą przed dziećmi, bo oni nie wiedzą, czy się sprawdzą. Mentalność biedaka. Jakby im spadał ktoś kortyzol, to człowiek kupi 10% podniesiony całe życie. Rozumiesz, o to chodzi? A im więcej ma, tym bardziej się boi, że straci. Na 30 akumulatorów jest ZUS-u. Szot w trapkach, ty! Kaznodziei Salomona 5.18 pokazuje pierwszą rzecz, też przeczytam. Kaznodziei Salomona 5.18. Pierwszy powód posiadania przez Ciebie pieniędzy. Już wiemy, skąd je mamy. Już wiemy, jakie mamy zdobywać, czyli wiemy, że mamy je z krzyża, wiemy, że musimy wierzyć w swoje możliwości, wierzyć w siebie, wiemy, że diabeł zagarnął tą kasę i my musimy ją teraz wyrwać, a więc musimy odważnie iść po te pieniądze i nie bać się. I teraz, dlaczego mamy je mieć? Dlaczego chrześcijanin ma mieć pieniądze? Pierwsza rzecz, Kaznodziei Salomona 5.18, z tego też nigdy nie dajcie się wybić. Bo inna forma religii będzie zaraz chciała z was to wyrzeć, tam zaraz powiem. Również Bóg daje człowieku bogactwa i skarby i pozwala mu korzystać z tego i mieć w tym dział i radować się w swoim trudzie, jest to dar Boży. Przede wszystkim masz mieć pieniądze, żeby być szczęśliwym. I religia żadna nie może cię z tego wybić. Najpierw musisz być szczęśliwy. Po to masz mieć pieniądze, aby być szczęśliwym. One cię mają uszczęśliwić. Po co ci pierwsze elementy z krzyża? Dlaczego niebo? Żeby cię uszczęśliwić. Czemu masz być zdrowy? Żeby cię uszczęśliwić. No bardzo proste. Jakże szczęśliwym jest człowiek, który idzie do nieba, ale jakże szczęśliwym jest człowiek, który jest zdrowy. Jakże szczęśliwym jest człowiek, który jest zaakceptowany.
No po co to wszystko? Z miłości, amen? No to z miłości, Bóg tego Chrystusa z miłości tutaj w ogóle wysyła miłość swoją uwalnia przez Chrystusa Bóg, tak? Po co? Żebyśmy byli szczęśliwi. Nie wolno się bać nam tego słowa. Nie wolno. To jest początek. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy, posiadając pieniądze. Czy wy wiecie w ogóle, ile było dziesięciny w Izraelu? Ludzie domyślą, że było jedna dziesięcina i było dużo więcej. On im cały budżet podzielił. Jasne. On mówi tak, jedne 10% oddzielicie dla kapłanów. Potem drugie 10% oddzielicie. Po co? Aby radować się przed Panem. Oni mieli nakaz oddania drugiej dziesięciny ze wszystkiego, aby to potem spieniężyć i co? I się bawić przed Panem. I Bóg mówi tak, nakupicie dobrego mięsa, dobrego wina i będziecie przed moim ołtarzem balować. On im kazał oszczędzać na wczasy. I na imprezy. Czy to nie dziwny Bóg? Jakiś to dziwny Bóg. On mówi, najpierw utrzymajcie mi kapłanów. Potem odłóżcie na to, żebyście dobrze balowali. Bo jak będziecie dobrze się czuć, tak, to będziecie radować moje serce. On nigdy nie chciał wyrobników, on zawsze chciał rodzinę. A ludzie, jak mają rodzinę, to wiedzą, że najważniejsze w rodzinie jest to, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Ja naprawdę o wiele bardziej cieszę się z tego, jak moje dziecko się cieszy, tak, niż jak moje dziecko stoi na baśni przy nami. Na 100%. Rozumiem. Jak ja widzę, Sara sobie wzięła, kupiła sobie tam buty i chodzi w tych butach i ona sobie pokazuje. Jest szczęśliwa i śpiewa z innych języków. Ma buty, cieszy się tymi butami. Rozumiesz? Co to oznacza? Że spełnia wolę Pańską. Właśnie tego chce Bóg. Rozumiesz? Przede wszystkim za pieniądze z krzyża masz być szczęśliwy. Nie bój się. Druga rzecz, 2 Koryntian 9:8. Masz mieć, aby dawać. A więc życie finansowe składa się z dwóch elementów. Przeżywanie szczęścia z uwagi na posiadanie i dzielenie się z innymi pieniędzmi. To proste. I o ile pierwsza rzecz jest dla wszystkich do przyjęcia, dla większości, dla religijnych ortodoksów nie, tak druga rzecz, dla ogromnej ilości chrześcijan jest czuć, jak mam dawać. Najlepiej ręką. Mogą tu ciężko bardzo schwycić. I teraz tak. Pierwsza Samuela 17:25. Pierwsza księga Samuela. I mówili wojownicy izraelscy. Czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby lżyć Izraela? To też tego, który by go położył trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę, a do jego ojca ruszy wolnym oddaniem Izraela. Goliat występuje. W tym wersecie jest bardzo ważna duchowa zasada, że na drodze zdobycia bogactw przez ciebie zawsze będzie stał problem. Tu mamy Goliata. Tu mamy informację. Kto pokona Goliata, ten dostanie kasę i będzie zwolniony od podatków. Jeszcze ładunek w pakiecie. Bogaty. Zobaczcie, co stoi na drodze zdobycia pieniędzy. Co
co stoi na drodze wolności finansowej. Jakiś Goliat. I gwarantuję ci, że mniejszy czy większy, ale u ciebie też stoi, albo stał. Rozumiesz? Ponieważ to jest przyporządkowane duchowej rzeczywistości. Rozumiesz? Zawsze takie. Nie wolno ci ćwiczyć. Jak to jest, że jestem odrodzony z Bożego Ducha i mam problemy finansowe? Poczytaj sobie pierwszą księgę Samuela. To się dowiesz, jak to jest możliwe. Od zawsze tak było. Od zawsze tak było. Zawsze tak było. Szła Ewa zrobić sobie sałatkę owocową, a na drzewie siedział diabeł. Od początku tak było. Człowiek chce się zaspokoić na Boży sposób, a na jego drodze stoi diabeł. Okej? I co proponuje? Inne formy zaspokojenia. Tylko nie takie, które pokazuje Bóg. Bóg mówi, dałem ci siłę do zarabiania bogactw. A człowiek spotyka na drodze swojego rozwoju finansowego Goliata, który do niego mówi tak. Wcale nie masz żadnej siły, jesteś zwykłym, kompletnym zerem, nie potrafisz sobie poradzić z niczym. Weź kredyt. Konsumpcję. Rozumiesz? Albo weź się zacząć. Tak? Co potrafisz robić dobrze? Ukradnij. Zdefraudnij. Wyżebraj. Albo zejdź do minimum egzystencjalnego. Trawą też się można pożywić. Zejdź niziutko. Dorób sobie filozofię. Zawsze Goliat będzie coś ci proponował. Aby móc przyjąć błogosławieństwo finansowe, musisz powalić przeciwności, które blokują cię przed zasobnością. Zawsze tak było, jest i będzie, to powinno się nazywać dzisiaj niemożliwe. Rozumiecie? Zawsze. Tego nie wolno się bać. Główne przeciwności teraz wam wymienię. 15 głównych przeciwności. Po pierwsze, brak poznania w temacie obfitości. Czyli to, o czym dzisiaj mówię, jest nieznane ludziom. Po drugie, niedowiarstwo. Potężny Goliat, który mówi, nie dasz rady, nie możesz, nie potrafisz, jesteś za słaby, nie jesteś w stanie tego zrobić, zobacz, przecież ci się kiedyś nie udało. Następnie, niechęć bycia bogatym. Jeżeli ktoś nie chce czegoś, to nie będzie miał, ponieważ Bóg jest tym, który daje chcenie, za czym idzie moc sprawcza, czyli wykonanie. Nie ma wykonania, czyli mocy sprawczej, jeśli nie istnieje chcenie. Rozumiecie? Po prostu. Moja żona mówiła 3 lata, że chciałaby zrobić sobie tatuaż. A ja mówiłem do niej 3 lata, jakbyś chciała zrobić tatuaż, to byś zrobiła. Jeszcze się nie zdarzyło takie dość, że ktoś coś chciał zrobić i nie zrobił. Rozumiecie mnie? I kiedy byliśmy nad morzem, ona powiedziała tak. No myślę znów o tym tatuażu. I ja już z nią nie rozmawiałem. Otworzyłem internet, znalazłem najbliższy salon tatuażu i pokazałem jej, jak działa w praktyce wykonanie. Wybiłem numer telefonu i powiedziałem do niego, siema. On mówi, siema, ja mówię, przyjeżdżamy dzisiaj do ciebie z żoną, żeby jej zrobić tatuaż. A ona się na mnie patrzy z drugiej strony łóżka i tak się na mnie patrzy, jak pyta, nie? Siedziała po drugiej stronie. Ja mówię, tylko zaraz znajdziemy jaki, tak? I będziemy. On mówi, za ile? Ja mówię, za 40 minut. I za 40 minut byliśmy robić tatuaż. Rozumiesz? Za 40 minut. Ja mówię, tak działa chcenie. Za chwilę będzie moc sprawcza. Gdyby nie było tego chcenia realnego, to by nie było tej mocy sprawczej.
A więc niechęć bycia bogatym. Jeżeli nie będziesz chciał być bogaty, to nie będziesz bogatym. Będziesz taki, jak będziesz chciał. Będziesz chciał wiązać koniec z końcem, będziesz człowiekiem wiążącym koniec z końcem. Będziesz chciał być średniakiem, będziesz średniakiem. Będziesz chciał być bogatym, będziesz bogaty. Na każdym poziomie będzie ci Bóg błogosławił cały czas. Ale on był, znaczy on nie ma wyjścia. Mówię, to ci się należy jak cudownie. Tylko na adekwatnie do twojego poziomu wiary. Tak, no mówię, przez poprzedni golem, to jest niedowiarstwo, nie wierzysz. Kolejny, niechęć bycia bogatym. Czwarta rzecz, to są kompleksy. Czyli skupianie się na swoich bramach. Piąta rzecz, to lęk przed zmianami. To demony dziesiątkujące w ogóle w stanie finansowej chrześcijan. Oni się boją zmieniać czegoś. Pracują już w tej firmie 30 lat, ja wiem, to jest. Ale mi tu dobrze płacą. Ja mówię, ale jest inna firma, co płacą lepiej. No ale już tyle lat tu pracuję. Mówię, no, pracuję tak. Nigdy nie pójdziesz po lepsze pieniądze. Bo nigdy nie wyjdziesz z tej firmy. Żeby iść do tamtej firmy, musisz ruszyć dupę z tej firmy. Rozumiesz mnie? Musisz zrobić taką rzecz. Tak się, kurczę, wszystko składa, że żeby iść do przodu, trzeba zrobić krok. Takie to w ogóle historie są na tym świecie. Rozumiecie? Z tym się nie dyskutuje. Okej? Kurczę. To w ogóle, zobacz, to tak banalne historie. No nie byłeś na tej firmie? Aplikowałeś tam? Nie! To czego ty chcesz? Czemu nie chcesz zmiany żadnej? To demon, mówię! Demon! Ludzie trwają w stanach różnych. Różnych życiowych. Bo się boją zmiany. O, rozumiecie? Ja w ogóle dzisiaj po 19 latach chodzenia z Bogiem, jak ktoś do mnie mówi z odrodzonych z Bożego Ducha ludzi, na przykład, ja chcę, ale nie mogę, a nie? Ja muszę zrobić i zastrzeć z testosteronu. Chcesz? Czy mogę zrobić? To choć na poziomie fizjologicznym, to ci się pasce zmieni. To delikata. Chcesz, a nie możesz? Takiego zestawienia nie ma. Wierzący niepokojący. O. Rozumiesz? Tak jak ci się kolano nie zgina w tą stronę, tak nie ma zestawienia pod tytułem chcę, a nie mogę. Nie chcesz! Po prostu nie chcesz zmiany, nie chcesz tego ruchu zrobić. Nie chcesz, dlatego nie masz. A tamten chciał i zrobił i ma. I koniec. Taka różnica między to było tamtym. Dalej, szósta rzecz. Lęk przed ryzykiem. Ryzyko to jest tak straszny ból dla wielu chrześcijan. Zaryzykować. I podkreślają, mówię, ja muszę mieć wewnętrzne przekonanie. Ja mówię, człowieku, ty się boisz zaryzykować. Boisz się zaryzykować. Kurczę, ludzie, ja w świecie byłem. Mnie w ogóle w to muszę mówić. Ja mówię tak. Ja miałem 15 lat. Ja nienawidziłem religii zawsze. Miałem 4 lata, to już ściągnąłem księdzu mikrofon z tego. Jak to nazywa? Z ołtarza w kościele. Odleciałem w czasie mszy, po prostu pociągnąłem tam stał. Matka mi opowiadała, mówi, ściągnąłeś, mówi, to wszystko zleciało, ty stałeś, mówi, przed tym ołtarzem. Tam 4 lata miałeś. Miałem 15 lat. Bardzo muzyki lubiłem. Cały czas siedziałem, słuchaj, to był 80. rok. I mnie kręciło strasznie nagłośnienie. A nigdy nie widziałem lepszego nagłośnienia niż w kościele. Ja mówię, ja taki mały magnetofon Enigma. Miałem ten magnetofon, taki piątkiem, miał takie wejście, piątkę taką. Wlazłem na ambonę podczas mszy w kościele katolickim. Mówię, ja zobaczę co będzie, ja muszę to sprawdzić. I wlazłem na ambonę. Słuchajcie, podłączyłem się do tego i puściłem na całą mszę o 11 Europe. Da 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 da. Nie był ten kielich mały. Gonili mnie wszyscy. Wszyscy mnie gonili.
Ja mówię, ja muszę zobaczyć, jak to pieprznie przez mnie to świeci. Mówię, rozumiesz? Ty, ja Ducha Świętego nie miałem. A radio oddali? Co? Nie, o czym to jest ty? I nikt nie dobrał. Nie, nikt nie dobrał. Zobaczcie, ty... Ja się w ogóle, to jest do zrobienia na filmu, wiesz? Ja mówię, ja muszę sprawdzić ten efekt. Dzieciak 15-letni, rozumiesz, o co chodzi? Ja nie miałem jakichś głębszych intencji żadnych, wiesz, a dzisiaj to... To śmieję się, mówię, kurczę, że już mnie Bóg używał wtedy, rozumiesz, żeby awanturę robić. Natomiast chodzi o to, że jak to można mieć Ducha Świętego i nie chcieć zaryzykować czegoś? Ja mówię, zrób coś. A co się stanie? My nie wiem. Ale jak Bóg cię zbawił z twoich grzechów, to cię wyprowadzi z tego, co się może stać. W ogóle wierzysz w to, że największa rzecz w twoim życiu to jest zbawienie z twoich grzechów? Ty, do nieba potrzeby, z Afryki. Nie wierzysz, że Bóg cię wyciągnie z kanału takiego, który się tam może pieprzyć? Bo ja wierzę. Ja wierzę, że jak nawet na rozdrabiam w swoim życiu mienia, to on mnie wyciągnie. Tak wierzę. To ja się pytam, dlaczego mam nie ryzykować słusznej sprawy? To jest słuszna sprawa. Tak? Powiększyć swój status finansowy. To słuszna sprawa. Co to nie ryzykować teraz? Następna rzecz to niechęć rozwijania się. Potężny demon, mówiący chrześcijaninowi, wystarczy, masz Ducha Świętego. Nie rozwija się, nie czytaj książek, nie ogląda nic tam więcej, nie ucz się. Po co? Masz Ducha Świętego, on ci wszystko powie. Wiesz, że ci Duch Poświęty powie, żeby się uczył. On ci to powie, bo on ci dał system rozwoju po to, żeby się rozwijał. Jak ci Bóg dał coś, to po to, żeby tego używać, amen? Po to ci to dało, po to ci to dało. Rozumiesz, o co chodzi? On ci to dał po to, żeby to było używane na Jego chwałę. Jeżeli człowiek ma możliwość rozwijania się, amen? To dochwali Boga. Środują ludziom takie głupoty, że to teraz ty się zajmij królestwem, Bóg za ciebie załatwi sprawę. A on nic nie załatwi, on ci dał formułę rozwijową. Tak jak ci dał, chwytne ręce ci dał, wiesz o co chodzi? I tu będzie leżała kanapka, tak? To teraz musisz wziąć tą kanapkę cieleśnie, w rękę, tak? Tą i ją przenieść do buzi cieleśnie, na zasadach prawa. Rozumiesz? Dźwigni trójstronny w ogóle, musisz przenieść w ogóle. Zero w tym wszystkim łaski. Wiesz, że się łaska skończyła, że się kanapka, że jest na kanapkę. Wymiana krzyżowa ci zorganizowała cash na kanapkę, a resztę proszę ciebie fizycznie. Wziąć w łapkę, wsadzić w buzię, rozumiesz, użyć całego tego organizmu w środku, bo on tak wymyślił. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby nie wiem jak napełniony Duchem Świętym chrześcijanin lapił się na kanapkę i te wszystkie rzeczy z tej kanapki dobre w niego weszły przez Bożą moc. Takich rzeczy nie ma, bo on nie po to ci dał te rzeczy fizyczne, żebyś teraz mówił, ja tak nie będę żyć. A ja chcę żyć. Bo jestem Duchem. Mówię, to mam dla ciebie propozycję, strzel se w łeb. No nie ma. Pozbądź się ciała i duszy, i tego wszystkiego tutaj, co ci przeszkadza. Idź do nieba, będziesz duchem całkiem. No i koniec. Pytanie. Nie zestarzejesz się. Kurczę. Duchu. Taki duchowy jesteś. Tak. Następnie to jest niewiedza gospodarcza. Ludzie chcą się rozwijać, uczynią, ale kierunek ich nie interesuje. I też mówią, cokolwiek zainwestuje, cokolwiek stoi, będzie miał cash z tego. Nie będziesz miał. Po to ci Bóg dał intelekt, rozum, żebyś rozpoznawał rynek. Ale ludzi objawienie to jest takie, że Bóg mu pokaże, to zrób, tą rzecz. Następna rzecz to jest lenistwo. Lenistwo, zwykłe lenistwo. Następna rzecz to chciwość. Demon chciwości. Następnie to jest złe gospodarowanie finansami. Problemy z priorytetami, złe zarządzanie. To dziesiątkuje chrześcijan. Poszedł, wydał pieniądze człowieku, Bóg mu dał pieniądze, wydał pieniądze na głupotę. Potem się dziwi, jak to jest możliwe. Mówię, priorytety. Na wszystko się może być. Ósemka to było lenistwo dziewiątka? Lenistwo. Nie wiem, chciwość. Niewiedza gospodarcza.
Potem było lenistwo, potem chciwość. Okay. 11 złe gospodarowanie finansami. 12 to jest niekorzystanie z łaski, czyli działanie o własnych siłach. Wiesz, skończyłem studia, będę to robił, bo tylko to potrafię. W ogóle wiesz o co chodzi. Za mało. Za mało. Nie korzystanie z łaski. Czyli działanie o własnych siłach, nie ustanawianie rzeczy, nie blokowanie diabła. Ludziom się wydaje, że wiesz, mają jakiś zawód, coś tam robią i to jest wystarczające. No niekoniecznie. Musisz funkcjonować w pełnym zakresie. Następnie to jest zły język. Ludzie przeklinają się finansowo. Sami siebie przeklinają finansowo. I dają się przeklinać innym. Wierząc w to, co inni mówią. Rozumiesz? Albo sami właśnie tak mówią. Wiesz, a tak nie, tak chodzę, a to tam niewiele potrzebuje. Jak można takie rzeczy powiedzieć w ogóle? Jak można pieprznąć taką rzecz? Ja tam niewiele potrzebuję. Tak z pokolenia na pokolenie. I tak z pokolenia na pokolenie. Wiesz, i potem to ci uczą. Wiesz. Kurczę. Ile mnie, jak ja mam uczony, mówię, masz sweter, bluzkę, po co kupujesz drugi, trzeci? Ja w ogóle to tak słuchałem tego, po co? Jak to po co? Bo chcę mieć drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. I potem biorę to i rozdaję ludziom. Jak on powiedział, możecie mieć wiele domów, tak? To przestań marzyć o jednym domu. Dlaczego chcesz mieć jeden dom? Dlaczego nie chcesz trzech? Z dwóch zrobisz domy dziecka. Kurczę. A w jednym będziesz żył szczęśliwie. A z dwóch domy dziecka zrobisz. Czemu nie chcesz mieć dwóch domów? Starczy mi takie mieszkanko, jak to mam. A czemu nie chcesz mieć dużego domu? Wykorzystasz to. Na rzecz królestwa. Ludzie, ja wiem, że my możemy w kartonach mieszkać. Ja rozumiem. Wiecie, dlaczego ja tego domu nie postawiłem jeszcze? Bo ja czekam na to. Tylko i wyłącznie. Tylko z takich powodów miał czasem postawić. Akurat jeszcze w moim przypadku to zmierzyłem po prostu to, czym się zajmuję. Rozumiecie? Ja mam takie pragmatyczne podejście. Tylko pragmatyczne. Tak. Bo usiadłem, przeliczyłem, ile bym musiał czasu spędzić na koszenie w ogóle ogródka. Innych rzeczy, wiecie. Ale nie każdy prowadzi takie życie jak ja. Normalnie prowadzisz życie, dlaczego masz nie mieć domu? Mój dom. Wiesz, gościu ludzi. Tak? Błogosławieństwo gdzieś pomnaża. Następnie to jest poruszanie się poza objawieniem. Trzeba szukać Boga. We wszystkim. Panie, prowadź mnie w każdej rzeczy. I ostatnia rzecz. Przełożenie miłości z dawcy na dar. Nie jest napisane, że początkiem wszelkiego zła jest posiadanie pieniędzy, tylko miłość do pieniędzy. Rozumiesz? Jezus mówi, początkiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Miej masę pieniędzy, a nie kochaj pieniędzy. Pieniądz to jest w ogóle środek, materia. Rozumiesz, o co chodzi? Masz prawo do bycia milionerem, ale nie kochaj pieniędzy. Nie kochaj daru. Kochaj dawcę zawsze. Dawcę. Ja kocham mojego dawcę. Ja nie kocham moich charyzmatów, które mam. Rozumiecie? Nie kocham mówienia innymi językami, nie kocham prorokowania. Ja nie mam takiej miłości do charyzmatów. Nie jestem zboczony. Kocham dawcę. Tak samo jak nie kocham pieniędzy. Pieniądze to materiał dla mnie. Materiał, który umożliwia wszystko. Rozumieć. To środek, narzędzie. Mam je mieć. Tak? Mam zorganizować życie wokół tego, ale nie kochać to. I teraz tak. Pamiętaj, dawanie sądzi twoje posiadanie. To, jakim jesteś dawcą,
sędzią nad twoim posiadaniem. To sędzia nad posiadaniem. Arbiter. Im więcej masz, tym więcej dajesz. I to jest czyste i sprawiedliwe. Po prostu. Kiedyś powiedziałem Agatce tak, mówię, Agata, jak mamy tyle pieniędzy, ile mamy i stać nas, żeby sobie kupić tą rzecz, to sobie kupuję tą rzecz. Rozpoznam, że to dobra rzecz jakaś. Rozpoznałem na przykład jakiś tam sklep, jeden, drugi, trzeci, że on ma dobrą markę. I to są dobre rzeczy, które mi się podobają i pasują, tak? I powiedziałem jej tak. Nawet gdy będziemy mieli 10, 20 i 100 razy tyle pieniędzy, to i tak ja będę korzystał z tej marki, bo to mi pasuje. Ja nie polecę i nie kupię spodni, które kosztują 5 razy tyle. Kupię te, które kupuję teraz. Rozumiesz? Chyba, żebym coś lepszego znalazł. Ale nigdy, przez to, że będę miał więcej, tak? Nie będę więcej wydawał. Jeżeli jestem na jakimś poziomie szczęśliwy dziś, to mam dużo więcej, będę dalej szczęśliwy na tym poziomie. Chyba, że nie jestem szczęśliwy, to będę miał więcej, to się uszczęśliwię, to proste. Rozumiesz? Ale jak mam jakiś poziom szczęścia, nigdy pieniądz nie spowoduje, że będę szukał czegoś większego. Bo to jest próżność. To jest grzech. To jest puste. W tym nic nie ma. Rozumiesz? Bo jak zmieniasz samochód dlatego, że warto zmienić, to jest w porządku. Ale jak zmieniasz samochód, tak? Dlatego, rozumiesz, bo chcesz mieć drugi samochód, to ty masz problem z motywacją. Bo po co ty to robisz? Coś takiego wchodzi, jakiś pan, coś próżnego, czyli pustego. Coś, w czym nie ma treści żadnej. Próżność to jest coś, w czym nie ma treści. Czym nie ma wnętrza, środka, głębi, to jest próżność. Motywacje determinują twoje dawanie, pamiętaj, to jest werdykt. Dajesz serca. I teraz tak, jak wygląda dawanie? Podstawą dawania jest siew w Królestwo Boże. Siejemy w Królestwo Boże, nie w świat. I trzy, cztery podstawowe rzeczy. Siejesz w życie. Tam, gdzie życie przychodzi do ciebie, tam siejesz kasę. Dwa, siejesz tam, gdzie się karmisz. Słowem i miłością. Po trzecie, siejesz w twoją służbę. Czyli w służbę, w którą jesteś zaangażowany. I po czwarte, siejesz tam, gdzie indywidualnie objawia ci Bóg. Zawsze najpierw siejesz w życie. Zawsze. Od tego zaczynasz. To jest najważniejsze. W ogóle tam pamiętaj, że co siejesz, to zbierzesz. Jak siejesz w śmierć, siejesz coś śmiertelnego. Na przykład są ludzie, którzy sieją w jakąś służbę. Mówię, po co siejesz tą służbę? Bo to jest służba chrześcijańska. Mówię, ale po co? Przecież na śmierć niesie. Ty myślisz, że jak wydajesz pieniądze w służbę, która niesie śmierć, to co tam przyjdzie z tej służby? Życie. Przecież to siejesz, to zbierasz. Przecież pieniądz jest pośredni, jak kurwy czy nosi. Jakie mamy rodzaje dawania? Po pierwsze, wszelkiego rodzaju dziesięciny. Dziesięcina to nie jest nakaz, to nie jest prawo. W ogóle ja już uważam, że to jest koniec szkoły, mi się nie poruszam. Dziesięcina dlaczego jest używana przeze mnie jako zwrot? Dlatego, że to jest bardzo dobry początek dawania. To nie jest prawo, bo prawo nie istnieje. Natomiast, żeby zacząć dobrze dawać, zaczyna się dawać od 10% swojego dochodu. Ale to nie jest to, że daję 10%. Nie, ja od tego zaczynam, bo tego się nauczę, bo ja się dobrze nauczę na tym. Ja się dobrze nauczę. Ja kiedyś usłyszałem bardzo ładną rzecz od pewnego kaznodziei. On powiedział mi tak, ja przestałem się modlić do Boga, Boże, ile mam dawać, tylko zacząłem się modlić, Boże, ile mam sobie zostawić. I to była bardzo dobra modlitwa, ja to bardzo podobałem. I zacząłem się od tamtej pory tak modlić, mówię, Boże, ile mam dla siebie zostawić. I bardzo mi dobrze idzie przez wiele lat, słuchajcie. Tak się wyrobiła mi głowa przez to,
poziomy w ogóle posiadania, potrzeb, w ogóle się zupełnie inaczej. Dyscyplina finansowa. Tak, w ogóle ile mam zostawić sobie w ogóle. Wiesz, potem jak już jest w służbie, to to się w ogóle już upłynnia wszystko, bo ja dzisiaj to nie wiem. Jakbyś mnie dzisiaj zapytał, to ja powiedział, ja nie wiem, wiesz, bo ja nie wiem, co jest prywatne, co jest prywatne, bo to jest trudno wiedzieć. Nie? Bo kiedy jesteś pełnotetowy w służbie, to już to się wszystko rozmywa. Wszystko. Rozumiesz? Pytanie, czy hot dog, którego kupujesz jadąc na usługę, to jest hot dog z pieniędzy, które masz na służbę, czy nie? To w ogóle jest, tak? Jak to dzielić, jak to układać, kurczę, tak? Nie wiem. Ale tak się modliłem, w pewnym momencie zorientowaliśmy z Agatą, że my w zasadzie to nie posiadamy. Mam taką zieloną kopertę, co tam odkładam na całym domu. Nie? Tak. Dość szybko ta koperta jest oddana. A więc dziesięciny. Dziesięciny mają otrzymywać służby i usługujących. Ludzie często pytają, na co idą moje dziesięciny? Ja mówię, na mnie. Jestem najważniejszy dla twojego życia. Mówię, jak nie utrzymasz, to będzie bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jestem darem dla ciebie. Darem. Dlaczego tak mówisz? Nie, bo Paweł tak mówił. Mówi, Bóg mnie dał wam w darze. W ogóle. I od razu do nim mówił, to wyposażcie mnie na moją drugą podróż. Takie listy. Im darem jestem, to teraz zbierajcie kasę, bo ja potem z drugą podróżą was ruszę. Przezimujecie mnie, rozumiesz? Przezimujecie mnie i tam ruszę do Hiszpanii. Tam od razu mi zorganizujcie tą podróż. To był mistrz świata ten Paweł, słuchajcie. On bez gula podchodził absolutnie do wszystkiego. Dlaczego? Bo on miał szczere serce. To mówi, jak chcieliśmy dobra duchowe w was, to dlaczego mamy nie zżynać dóbr ziemskich od was? Wiecie, to rozumiecie, dzisiaj to nie do przyjęcia dzisiejsze społeczeństwo tego głoszenia w większości kościołów. Rozumiecie, papa by wyrzucili dzisiaj. Ja kiedyś napisałem w ogóle, że mówię, a pierwszego z rady zboru to by wyrzucili Boga. Bo jest Boże zboże. No. Ja mówię, pierwszy po rozwodzie jest Jachwę w ogóle. Dalej są daniny. Czy to jest więcej niż dziesięciny? Zawsze więcej. A następnie ofiary. I tak naprawdę taki jest obrót finansowy. Słucham Boga, jak mam dawać. Ja tak żyję. Jak mam dawać? Zaczynam od tego wszystkiego, z czego mogę odliczyć 10%. Przecież mi ktoś da koszulkę, to ja sprawdzam, ile ona kosztuje w internecie. 50 zł, 5 zł, 10 zł. Ja tak żyję. My ktoś coś da, cokolwiek, rozumiesz? Cokolwiek. My się z Agatą tak nauczyliśmy, ona przychodzi, dostałem taki prezent, taki i taki, tak? Już jest w internecie, ile to kosztuje. Już jest dziesięcina z tego odłożona. Obojętnie z czego? Od skarpetek po śliwki w czekoladzie. Żyjemy tak tyle lat. A ja do ludzi mówię, zacznij tak robić. Mówię, idziesz ulicą i masz bilet na autobus, który kosztuje 4 zł na przykład. Ale ktoś ci podniósł i nie zapłaciłeś tego biletu. Otwórz 10, 40 groszy. Naucz się tego. Rozumiem. Mówię, pościsz? Poszczę. Mówię, wiesz, jak się zarabia na poście i się dokłada błogosławieństwo do błogosławieństwa? Ja mówię, policz, ile posiłków nie zjadłeś. Przelicz je i te pieniądze przynieś do kościoła. To była jedna z rzeczy, przez które Norbert przełamał problemy finansowe w swoim życiu na przykład. On pościł i składał pieniądze drobne do tego, potem je przynosił. I wziął przełom finansowy. Wiecie? Ja mówię, ludzie, pieniądz umożliwia wszystko. Tylko trzeba umieć to rozegrać odpowiednio. To trzeba rozegrać. Ja na czymś zaoszczędzę, dziesięcina z tego jest odłożona. Rozumieć. Ale to trzeba dyscypliny. Trzeba finansowej dyscypliny. Podstawy gospodarki finansami. Ostatnia rzecz. Po pierwsze, niestety podatki i ZUS
bo inaczej cię zamkną. Najpierw płacisz podatki, nie dlatego, że należy, tylko dlatego, bo żyjesz w takim kraju niewinnym. Możesz tego unikać, możesz oszczędzać na tym dobra księgowa, rozumiesz, firma na Malediwach, ale jak nie dajesz rady, płać, bo cię zamkną. Po drugie, dziesięciny. Co zostaje po oddaniu podatków dla państwa? Z tego odliczamy dziesięciny pod podstawą. Następnie szczęście osobiste. Na dom, to, co daje ci osobiste szczęście. W to inwestujesz. Następnie rozwój osobisty. Inwestujesz w rozwój osobisty. Następnie są to daniny, czyli dajesz, ile jeszcze możesz. I to jest funkcjonowanie finansowe. Kiedy wspomagasz finansowo, zawsze mając do wyboru wspomóc niewierzącego i wierzącego, wspomagaj wierzącego. Zawsze. Chyba że masz prowadzenie Boże. Trzymaj się tych prostych zasad na początku, które ja tu podałem i módl się do Boga, żeby cię prowadził w sprawach rozwoju finansowego. Nie ma żadnych szans, żeby diabeł był w stanie ukryć. Ja też z wami się dzielę tym, jak ja to przeżywam. Ja wam tylko taki daję delikatny zarys tego, bo ja dużo więcej ludzi uczę na ten temat i tak dalej. Nie? Natomiast to są takie fundamentalne rzeczy. Fundamentalne. Trzymajcie się tego. Naprawdę jest wartościowa sprawa. Daję wam świadectwo na koniec, że przez ten czas, od kiedy jestem narodzony z Bożego Ducha i stosuję te zasady Boże, nigdy niczego na zagadło nie zabrakło. Nigdy. Prowadzimy wspólnotę w Warszawie, nie mamy ani grosza długu. Wspólnota nie jest zadłużona, nie mamy żadnych kredytów, nic. Nie mamy ani jednego opóźnienia w rachunkach, w niczym. W niczym. Nie? 16 tysięcy płacimy miesiąc w miesiąc za tą salę, samego czynszu. Samego czynszu płacimy 16 tysięcy w miesiącu. Płacimy za ogrzewanie gazowe, chyba ze 2000. Z 1500 za energię elektryczną. Nie licząc innych rzeczy. Nigdy na nic nie brakuje. Utrzymujemy kilka samochodów, które zawsze są wyremontowane na zychyrek, które zawsze mają paliwo. Nigdy nikomu na nic nie zabrało. W kościele sprzęt jest najwyższej jakości. Sprzęt w ogóle nagłośnieniowy. Mamy sprzęt nagłośnieniowy, mamy taki, że możemy nagrywać płyty na tym sprzęcie nagłośnieniowym. Kolumnami, które mamy, możemy nagłośnić stadiony. To jest takie wysokie, to ten sprzęt, który chodzi w kościele, to on chodzi chyba na trójce. Na 12-zakresowej skali. I nigdy nikomu na nic nie zabrakło. Wszyscy ludzie, którzy są w służbach, wszyscy, tak, mają finansowane podstawowe rzeczy. Bo kiedyś powiedziałem, mówię, robotnik nie robi ze swoje pieniądze. Jak ludzie zobaczyli, że tak to działa, zaczęli ułożyć kasę na wszystko. To są w ogóle, jak ja z nami rozmawiałem z pastorami, jak mówił, to jest, jak to wy robicie, to jest niemożliwe. Ja mówię, widzicie. Jednak to jest możliwe. Jednak jest możliwe.